Cześć, hej, siema, ludziska, z tej strony Abaj, więc witam was dzisiaj w siódmym odcinku z gry SimCity, na dodatku Miasta Przyszłości. Więc tak, dzisiaj zaczynamy standardowo od zmian, ponieważ pomiędzy odcinkami trochę się zmieniło i chciałbym wam te zmiany pokazać, gdyż jest ich trochę, może nie za dużo, wiecie, ale zawsze coś. W każdym razie, pierwszą zmianą, jak tutaj widzicie, rozpocząłem już nowy projekt w Akademii, jest to trzeci poziom Akademii, więc już niedługo dostaniemy odblokowanie do następnych, ciekawszych rzeczy, a co za tym idzie, udało mi się ukończyć od ostatniego odcinka poziom reaktora jądrowego, którym zajmiemy się zresztą za chwilę. Poza tym, tutaj jak widzicie ruszyło z powrotem spisko śmieci. Jest to spowodowane tym, że przeczytałem komentarz, tutaj będzie gdzieś wklejony nick użytkownika. Myślę, że w lewym górnym rogu się pojawi, który zasugerował mi ten właśnie użytkownik, żebym wyspisko włączył, ponieważ ludzie będą się po prostu stąd wyprowadzać i rzeczywiście postanowiłem tak zrobić. Poza tym zauważyłem, że strasznie szybko się zapełniło, więc śmieci było aż nadto. W każdym razie dzięki za podpowiedź. Jeśli chodzi o wklejanie ników, to będę tak ogólnie robił, ponieważ jest was coraz więcej, ja nie jestem w stanie zapamiętać niestety ników wszystkich osób, więc wiecie, tak myślę, będzie lepiej, jeśli będę wklejał niki, przynajmniej jakieś literówki nie zrobię. W każdym razie, wysypisko tutaj działa. Oczywiście co do wysypiska, to jeszcze myślę w następnych odcinkach zajmiemy się właśnie atomizerem śmieci, ponieważ tych śmieci tutaj się zbiera, a nie chciałbym wstawiać tych takich brzydkich kominów, bo tutaj zaraz będą miały zanieczyszczenia, bo nie wiem nawet, w którą zaraz możemy zobaczyć stronę wiatr wieje. O, tak, już by tutaj zaraził kilka domków, to szczerze powiedziawszy nie dzięki. Dobrze, tutaj jak też widzicie dodałem mniej więcej chyba już jeden z ostatnich wiatraków, jakie tutaj się zmieszczą, ponieważ w mieście znowu zaczęło brakować prądu, tak mamy 2,9 MW nadwyżki. Oraz jak tutaj też możecie zauważyć, ulepszyłem ratusz. W sumie to możemy tutaj dodać dobudówkę jakiejś rzeczy. Szczerze powiedziawszy myślę, że... kurczę, trudny wybór. Myślę, że jak na razie Wydział Bezpieczeństwa bardziej się przyda, więc postawmy go sobie. Ja niestety musiałem zrównać domek z ziemią, wybacz domku. No ale takie wiecie, takie przyczyny i takie rzeczy no, są ważne, jakby nie patrzeć. Oraz tutaj jak widzicie mamy troszeczkę już wieżowców, więc nasze miasto już się rozrasta. Myślę, że już w następnych odcinkach tych wieżowców będzie multum, więc myślę, że będzie to wyglądać fajnie. W każdym razie, zabieramy się dzisiaj od samego początku za stworzenie właśnie tego reaktora, ponieważ prądu zaczyna nam brakować. Dobra, weźmy sobie tej usługi. Poziom reaktora jądrowego, tak jak widzicie, on zabiera dosyć dużo pieniędzy, ale w sumie nasza elektrownia też zabiera dużo pieniędzy. I tutaj wiecie, różnica 200, a ileś tam, to jest nieduża różnica. Dobrze, on generuje 200 MW, więc on na razie powinien nam starczyć, więc postawmy go sobie tutaj. No i niech on tutaj zacznie budować. Jak widzicie, on jest troszeczkę drogi, ponieważ no jakby nie patrzeć, reaktor to reaktor. No ale wiecie, zawsze się jakoś tutaj przyda i myślę, że jakoś to pomoże w ogarnięciu miasta. Tutaj myślę, że nawet na miejscu tej starej elektrowni, myślę, w przyszłości ogarniemy jakąś mega wieżę, bo właściwie czemu nie? Dobrze, weźmy tutaj, zobaczmy. A, dosyć szybko się buduje. Dobra, niech nam się tutaj pobuduje i zaraz poczekamy, aż... O, ktoś w ogóle gra w SimCity. Tak. Pozdrawiam. Pozdrawiam, bo to chyba jeden nawet z moich widzów. Tak, Abaj pozdrawia. SimCity zawsze dobra gierka. Dobra. W każdym razie zobaczmy, jak tutaj nam się buduje. Okej, okay, i pobudowało nam się. Musimy teraz poczekać, aż nam tutaj podłączy się control LED. Dobrze, teraz możemy wyłączyć już naszą elektrownię, dokładnie ją zburzyć, bo ona już nam więcej nie będzie potrzebna. Wiecie, o, pięknie, pięknie poszła. Widzisz, już nam się nie przydała. Dobra, to my jeszcze musimy wyburzyć kawałek drogi, bo on nam też będzie tutaj wadził w przyszłości. Dobrze, i rozwalmy go tutaj tak. Już tutaj ludzie jeżdżą, już. Po prostu nie da się tych ludzi ogarnąć. Dobra, weźmy tutaj już, ogarnijmy to. Dobra, już widzę, ta elektrownia tutaj w miarę działa. Zobaczmy, jak tutaj się ludziom podoba. Kształci 0 uczniów, ale poprzednio ile kształciła? No, nawet nie możemy zobaczyć, szkoda. Dobrze, tutaj z tego co widzę, mega wieża jest wspaniała. Tak, mega wieża dla, no, takich słabych stref zamożnościowych. Czemu nie? Oni się tutaj zawsze cieszą. W ogóle czemu to się tak dymi? Zauważyliście, to jest straszne. Wygląda jakby się paliło. Zobaczmy, czego nas tutaj oczekują. Dobra, widzę, są budynki bez prądu, ale to zaraz nasza mega wieża powinna sobie z tym poradzić, bo jak tutaj widzicie, prąd jest tutaj przesyłany w dół. Te budynki ogólnie od, w ogóle, od tamtego odcinka chyba traciły prąd, bo, że powiedziawszy, no, jakoś tak było. Dobra, więc tak, zobaczmy. O, udało nam się osiągnąć jakieś fajne tam, udało nam się z tego co widzę osiągnąć jakiś, jak to się nazywa?
Boska interwencja. O, to jeszcze musimy tutaj to zrobić. Umieść nam kultu, dobra. Zrobimy to w taki sposób, że jeszcze sobie wybierzemy miejsce. Nie wiem, czy tutaj będę zajmował specjalnie dużo miejsca na zbudowanie tego, bo wiecie, że powiedziawszy, nie lubię za bardzo zapychać miejsca tego typu budynkami. No nie mam nic do tych budynków, no wiara jak wiara, ale wiecie, zajmują trochę miejsca. Ale w sumie tutaj chyba nic byśmy nie pobudowali, dobra. Tak, umieść dom kultu, no zostałem za to tysiaka. Jest miło zbudowanie budynku za darmo, tak tysiak. No co mamy jeszcze tutaj zrobić? Umieść dom kultu, dobra, to już nam się sama misja zrobi, myślę, kiedyś. Dobrze, i dodaj poziom handlowy, dobra. Mamy tutaj dodać poziom handlowy do megawieży, to myślę, że jakoś to możemy tutaj ogarnąć, chociaż... Jest troszeczkę drogi, nie wiem, czy on w ogóle się zwróci. Co nie możemy spróbować, jak nie, tego zamkniemy. W ogóle to patrzcie, tutaj nam się bardzo fajnie synchronizuje, bo tutaj jest taki wystający coś z tego reaktora. Nie wiem dokładnie, o co chodzi z tym, ale... Że powiedziawszy, reaktor wygląda dosyć ciekawie, tutaj fajne te komory są takie otwierające. Naprawdę bardzo fajnie to zanimowali. Zobaczmy w ogóle, jak tutaj z populacją. Widzę, że populacja też tam dosyć dużo przybyło, 73 tysiące, nieźle. Dobrze, zobaczmy tutaj, jak jest jeszcze, jeśli chodzi o wodę. Wody widzę też zaczyna nam brakować, to zaczniemy tutaj budowę może jakiejś przepompowni, bo przepompownia się przyda. A, to gdzie tutaj woda jest? Tak, tutaj jest najwięcej wody, bardzo, bardzo mądrze. Bardzo naprawdę mądrze, świetne po prostu, polecam. Piotr Łączewski, dosłownie. Nie wiem, jak bym miał tutaj nawet drogę zrobić. No ale dobra, zaraz się pokombinuję. Mówicie, woda ważna rzecz. W sumie to wiecie, możemy dodać tutaj jak na razie jakąś taką mini przepompownię. O, dobra, niech nam tutaj pompuje. Bo właściwie czemu nie? Myślę, że to jakoś nam się zwróci. Chociaż tutaj pisze, że pompa wody wysycha, ale przynajmniej mamy jakąś nadwyżkę. Tym wiecie, potem się tak zajmie, bo czemu nie? Oraz możemy tutaj jakoś dodać, myślę, oczyszczalnie to też nam powinno jakoś podnieść poziom wody. Wiecie, więcej będzie ścieków i innych takich przepompowywanych. Dobrze, zobaczmy, jak nam tutaj się buduje. Tak, wybaczcie, że na razie główna akcja odcinka kieruje się, znaczy jest na tym, że po prostu wszystko się buduje. Pompa wody wysycha. Dobra, jak wysycha, to ją zniszczę. Boże, chciałem być uczynny. Ale nie pompa wody, ty jesteś zła. Zła pompa wody po prostu. Przestępcy mają przewagę. Widzę, że już cele zapełnione, nie fajnie. To się w przyszłości przyda, zrobienie jakichś innych cel, tylko nie mamy kurczę tutaj miejsca. Przestępstwo dzienne. Dobra, zobaczmy, jak tutaj w ogóle z przestępczością, tak widzę, że dosyć dużo tego jest. Na górze nic nie ma, dobra. Na górze nic nie ma. Przestępcy jeden. Tutaj jeden, oczywiście w miejscu, gdzie nie powinno tutaj być. Dobra, tutaj poziom handlowy do megawieży. On się powinien zaraz zwrócić. On trochę pieniędzy żre i przez to bankrutujemy. Ale myślę, że będzie ok i szczerze powiedziawszy, jakoś to nam się zwróci. Dobra, zobaczmy, o co nas tutaj proszą. Korki drogowe na autostradzie. No, sorry, ja na razie hajsu nie mam, żeby to naprawić. Wybacz. Zobaczmy, jak tutaj. Tak, na razie mamy minusowe wyniki ze sprzedaży, ale myślę, że będzie ok. Zarób na czynszu z poziomów handlowych, dobra. Tak, tutaj się w ogóle ludzie smucą, nie wiem dokładnie, o co chodzi. Zobaczmy, że tutaj coś płonie. Tak, płonie oczywiście. W ogóle będziemy musieli niedługo w przyszłych odcinkach zainwestować w takie fajne budynki. Zobaczmy, jeśli chodzi o to, dobra. Cały metal, to powinno już wkrótce się sprzedać. Jak tutaj widzicie, ja już miałem za sprzedaż plastiku 34 tysiące, więc nie jest aż tak źle. Dobrze, czego nas tutaj proszą? Jestem ciekawy. Tani kupujący. Dobra, to może kiedyś zrobimy, bo teraz jakoś nie chcę. Strefy przemysłowe. Nie, tego nie będziemy robić. Nawet sobie wybić człowieku to z głowy, to ma być ekologiczne miasto, awaja! Dobra, już widzę, jest lepiej, jeśli chodzi o ten poziom. No nie jest może najlepiej, ale jakoś to się na razie zwraca. Dobrze, cele więzienne jeszcze mamy kurczę sporo. Zobaczmy, jak tutaj z leczeniem pacjentów też jest ok. Dobrze, zobaczmy tak. 5 zgonów na dzień. Boże, czemu aż tak dużo? Kurczę, strasznie dużo. Dobrze, wiecie co? Może zróbmy tutaj coś takiego jak stanowisko karetki, chyba się przyda. Tutaj chyba karetek za dużo nie mamy. Leczone choroby, 13 na dzień. Dosyć szybko leczą, jakby nie patrzeć. Dobrze, budynki spalane dziennie, dobra, jeden to. To standard tak na takie miasto, szczerze powiedziawszy. Dobrze, czy możemy tutaj dodać? A w sumie możemy. Ja tylko jeszcze 15 tysięcy, dobra, dodamy tutaj dla wozów strażackich. Myślę, że to powinno jakoś podnieść jakość usług strażackich, czy tam jak to się w ogóle nazywa.
Bez litości, nie chcę tej misji. Dobra, zobaczmy w ogóle, która tutaj jest minuta, bo myślę, że to jest dosyć ważne. Widzę, 10 minuta dobija. Że powiedziawszy, już zrobiliśmy nawet dużo. Zobaczmy, jak tutaj stoimy z wodą. Kurczę, wody. Dobory wody. Gdzie jest niedobór wody, kurczę? A, tutaj jest niedobór wody. Dobra, to wam tutaj gdzieś postawię wieżę ciśnień. Będziecie mieli tutaj wieżę ciśnień taką lokalną, widzicie? Będziecie szczęśliwi, mam nadzieję. Naprawdę, te przepompownie są straszne, po prostu. Dobrze. Tylko tutaj widzę, już nam się powoli to zwraca. Tutaj oczywiście prąd jest. W ogóle zobaczmy, jak tutaj jest prądem. Widzę, prądu mamy dosyć dużo. Już miasto nasze naprawdę dużo potrzebuje, 102 megawaty. Z tego, co tutaj widzę, też jest dosyć duże, jeśli chodzi o populację, bo 81 tysięcy osób to jest dosyć spora ilość. Dobra, zobaczmy, jak tutaj ze ściekami jest. Nadwyżki, minus 0. Świetne. Są minus 0. Świetne, świetne po prostu. Dobra, weźmy tutaj może jeszcze dorzućmy pakiet oczyszczalni. Ile on to będzie żerał? 200, dobra, stać nas. Wiecie, jesteśmy bogaci, kurczę, stać nas. Nie będziemy tam, wiecie, oszczędzać na tym. Dobra. Co tam, jeśli chodzi o mega wieże? No, potrzebne są te poziomy, no trudno. Dobra, zobaczmy, jak tutaj z kontroletem też stoimy. Dobra, 500 widzę, jest ok. Ile tutaj mamy? Tutaj mamy 7000, w ogóle ile potrzebujemy? Trzeba 9000, a tutaj mamy 1000, tak. Tu jest bardzo po prostu duża ilość ludzi. Naprawdę polecam. Dobrze, tutaj widzę jakiś budynek zbankrutował. Niska wartość gruntu, no sorry, no. Było się nie osiedlać. Z nimi w ogóle zaczęli, nie wiem, marudzić, że strasznie tego, jak to się nazywa, strasznie wysokie grunty są dla bogatych, no i podatki. Boże, strasznie to jest dziwne. Raport większości, o co chodzi? A, umieść komisariat policji. Dobra, to zrobimy, myślę, w przyszłym odcinku, z tym, że nie wiem, ile komisariat kosztował, bo szczerze powiedziawszy, rzadko te budynki stawiam tak, aby przeważnie albo porzuca jakieś miasto, albo dostawia to na sam koniec. 95 tysięcy, to będziemy jeszcze musieli zaoszczędzić 120 tysięcy, boże, ile tego będzie, i straży pożarnej. Zobaczmy, ile tutaj wszystko zżera. Komisariat policji zżera 1300, to zżera 1000, a to zżera 900, dobra. Jakbyśmy komisariat, czy by nam się w ogóle to zwróciło? No, komisariat myślę, że tak. Szpital nie. A jak na razie straż pożarna chyba też nie. Myślę, że jak na razie jest dobrze. Ewentualnie będziemy jak na razie też dodawać moduły. Dobra, tutaj możemy właśnie moduł dodać. Kurczę, tylko będziemy bankrutować. Dobra, poczekamy, aż tutaj nam się hajsy wyregulują. Dobrze, to musimy też poczekać, aż jak to się nazywa? Jak będzie już przynosiło jakiekolwiek zyski. Naprawdę, to jest masakra. Z tego, co tutaj widzę, też się nam wyludniło 5000 ludzi, nie wiem jakim sposobem. Bywa, niestety bywa. Tutaj w ogóle straszne korki mamy. To też by się kiedyś przydało naprawić. Myślę, że też możemy się komunikacją jakąś zająć. W sumie dużo rzeczy będziemy... W sumie to dużą ilością rzeczy się przydało w tej serii zająć. Jak tutaj widzicie, nasze miasto, nie wiem, staje się taką skarbonką powoli i będziemy wkładać w nie coraz więcej pieniędzy. Że a propos w ogóle pieniędzy, to weźmy sobie tak. Nam już się opłaci wszystkie rzeczy. Zgarnąć, dobra, będę miał trochę więcej hajsu. Zawsze się przyda, prawie 200 tysięcy. Wiecie, to jest zawsze przydatne. Dobra, zobaczmy, która tutaj jest minuta. Jest 16 minuta, czy jeszcze jest tak 10 minut. Dobra, zobaczmy, jak tutaj jest, jeśli chodzi o zadowolenie. Widzę, że kurczę, jacy oni są szczęśliwi, jacy promieniści. Tutaj widzę, ktoś jest nieszczęśliwy. Żałosna. Żałosna wartość gruntu, świetne. Tak, tak, żałosna po prostu, ło. Wiesz co, człowieku, zachowaj spokój, to jest dobra wartość gruntu. W ogóle czemu ten dworzec Maglev przynosi tutaj słabszą wartość gruntu? Ja tego w ogóle nie rozumiem. Poza tym, nie wiem... To może przynosić złą wartość gruntu, okej, to czaj, ale czemu te inne rzeczy? Nie mam bladego pojęcia. W sumie, wiecie, to SimCity. SimCity to SimCity i tego się nie da uniknąć. Dobrze. O, naprawdę jestem miastem przyszłości, wow, ciesz się. Zobaczmy, jak to jest w ogóle z populacją. Gdzie jest najwięcej populacji? Tutaj jest najwięcej populacji. 1600 równo, wow. Zobaczmy, jeśli chodzi o rozwój. Rozwój też jest niezły. Chociaż nie wszędzie, tutaj na przykład się nie chce taki rozwijać. Tak, widzicie, podatki. Co to są podatki dla was 11%? Mogłbym wam opodatkować 40%, chociaż nie da się niestety. Chyba 23% można maksymalnie. W sumie napiszcie mi w komentarzach, bo szczerze nie pamiętam. Dobra, 65 ze średniej sprzedaży na godzinę. Ła, szaleństwo. A tutaj sobie to radzi. Tutaj się uczniowie kształcą, park pracuje.
mnie się nie sposób się nudzić, ta wieża jest wspaniała. Dobra, cieszę się, że wy się cieszycie, jak ja tu ujmę. Bo właściwie czemu nie? Tutaj widzę, jest totalny korek, naprawdę. Przydałoby się tutaj jakoś ogarnąć ulicę, z tym, że niestety chyba nie można ulepszyć tego. Tak, nie można. Więc będziemy w przyszłym odcinku, myślę, inwestować w... jak to się nazywa? Zjezdni autobusów wahadłowych, tak. Nie wiem dlaczego wahadłowych. Nie znam się, szczerze powiedziawszy, na tym. Rzadko autobusem jeżdżę, tak. Abaj kolejnej firmacji Abaju, właśnie, rzadko autobusem jeździ. Tylko nie wiem totalnie, o co chodzi. Dobrze, to można by tutaj właściwie postawić. W sumie to możemy w to zainwestować. Myślę, że tą mega wieżę jeszcze się tutaj upchnie. Wiecie, taki terminalik zawsze się przyda, bo czemu nie? Dobrze, postawmy teraz sobie tutaj przystanki. No, będzie to trochę, wiecie, żerało pieniędzy, ale myślę, że ta inwestycja się zwróci, jakby nie patrzeć, autobusy w tak dużym mieście, jak jest to. Bo już 80 tysięcy ludzi, no to są nie są już przelewki, to jest dosyć dużo pipulów, jak to tak pięknie spolszczę. To wiecie, to się na pewno powinno zwrócić. Dobrze, tutaj damy przystanki, trochę na nie pójdzie niestety. Ile w ogóle za przystanek? 200 aż! Boże! Czemu to jest takie drogie? No dobra, nie będzie, wiecie, raz się żyje. To się już opodatkuje na resztę życia. Takie podatkowanie, Boże, oprzystankowywanie. Wiecie, takie jednorazowe przynajmniej. Dobra. I teraz powinny się zmniejszyć ilość korków, tylko jeszcze tutaj... Może dodamy jakiś autobus, i on... Może dwa nawet damy. No i mamy teraz autobus chwilę? 9, dobra. I to powinno nam zmniejszyć ilość korków, poza tym mamy trochę hajsu na plusie. I dobra, już nie mamy hajsu na plusie. Że mam defraudację, no dobra jest inwestycja! SimCity, nie czep się. Czy nie czepię się? To jest bardzo dobra inwestycja, jakby nie patrzeć, no. To by nie chciał autobusów. No jest trochę za to utrzymanie. Ile w ogóle za transport jest? 1670. Dobrze, musimy poczekać, aż nam tutaj się hajsy ogarną. Może w sumie, wiecie co? Zrobimy taki pomoc. Znaczy pomoc, taką pomoc, że dajemy tutaj poziom apartamentów. Powinno nam troszeczkę pomóc w ogarnięciu tego poziomu handlowego. Myślę, że będzie wtedy lepiej. Dobrze, akademia. Ile mamy? 16%. Dobra, zobacz, czym możemy tutaj w ogóle się zająć w następnym odcinku. Myślę, że w ogóle w następnym odcinku się tym właśnie atomizerem zajmiemy. Co tutaj jeszcze ma w ogóle sens? Myślę, że jeszcze ma sens most powietrzny i poziom eliminacji odpadów. O, to ma na razie sens w naszym mieście, bo, że powiedziawszy, no nie mamy za bardzo tutaj dostępu do morza, niestety nie możemy zrobić sobie tutaj jakiegoś zejścia, a szkoda. Muszę powiedzieć, że taka elektrownia była nawet całkiem spoko, jakby była... wiecie, tak w mieście, ale no niestety nie mamy nawet gdzie jej postawić. Dobrze, zobaczmy, ile tutaj jest ludzi. Dodaj poziom apartamentów. Jej, dodaliśmy poziom apartamentów, cieszę się. Teraz oni będą przeznaczać swoje ciężko zarobione hajsy na poziom niżej. Ciekawe już tam mega wieża wygląda, taka jakby miała takiego lekkiego garba, nie wiem dlaczego. Dobra, zobaczmy, o co tutaj chodzi. Budynki bez prądu. Czemu budynki bez prądu? Boże, tutaj cały mydło jest bez prądu, masakra. Kłady wodociągowe zamknięte. Okej, a tutaj? Tunika nieczynna. Czemu tutaj prąd w ogóle nie dociera? Możecie mi w ogóle napisać, bo powinien. Szczerze powiedziawszy, że tutaj jest nieduża różnica wysokości czegoś tam. Co możemy tutaj zrobić? Coś takiego. Taki most, tylko... Boże, będzie straszny. Tak zbyt duże nachylenie. Dobra, musimy tutaj jakoś ogarnąć wszystko. Widzicie, tak już będzie, myślę, szybciej nawet prąd docierał. Jak wiem, że nie wygląda to może świetnie, ale myślę, że jakoś to pomoże we wszystkim. Dobrze, zobaczmy, czy tutaj już prąd będzie. Tak, okej, więc dociera. Jak niestety takie rzeczy czasem się dzieją. Ja, że nie wiem, z czego to wynika, tutaj jest dosyć dużo połączeń. Myślę, że jeszcze tutaj by się przydało jakieś inne połączenie dodać. Myślę, o, coś takiego. Tylko... Gro, daj mi to po prostu zbudować. Ja będę bardzo szczęśliwy, będę happy po prostu. Jak to uda mi się zrobić za ileś tam minut, i to możemy zbudować takie połączenie. O kurczę, gro, daj mi szansę. O. Możemy sobie taki tunel. Możemy sobie taki tunel gdzieś tutaj. O. O, o, o. O, coś takiego. Tak, wygląda to brzydko, ale przynajmniej będzie prąd. Tak, to oczywiście się pali, bo jak żeby inaczej. Dobrze, zasilaj to. Tutaj wiecie, będzie takie z dwóch stron po prostu połączone. Z tego co wiem, tak się nawet czasem opłaca robić. Dobrze, zobaczmy tutaj, o co nas tutaj apelują, czy tam apelują. Dobra, pożar budynku, a ty też pożar budynku.
Ha, nie fajnie dosyć. Dobrze, zakłady wodociągowe. Za mało kontrolnetu. Gdzie za mało kontrolnetu macie? No gdzie? Jak za mało kontrolnetu, Boże? Jest nadmiar nawet. Może łącz się. Prawda, ja nie czaję czasem, dlaczego to się nie łączy. Po prostu. Jak widzicie, jest tutaj połączone, szczerze powiedziawszy, i to chyba wszystkie. Nie, te są, nie są połączone, ale tutaj pisze, że połączono kontrolnet i jest dobrze, więc. W sumie nie widzę z tym problemu. Dobra, teraz widzę, już połączyło. Chyba. Zaraz zresztą możemy zobaczyć. Budynki potrzebują wody. Gdzie w ogóle tutaj zamknięto? Czy to jest w ogóle zamknięte? Dobra, to tak. To produkuje. To nie produkuje dużej ilości wody. Dobrze, tutaj widzę, już się wszystko połączyło, tak? Chwilowe, wiecie, problemy z dostawą prądu, już wszystko leży, jakby nie patrzeć. Że postaram się to jakoś ugarnąć pomiędzy odcinkami. Że powiedziawszy, to myślę, że niegłupim pomysłem byłoby postawienie gdzieś tutaj mega wieży na dole w przyszłości po to, że, żeby poza tym, że jest fajna i jest mega wieżą, produkowała właśnie prąd na dolnej części miasta. Ewentualnie pociągnięcie bardzo, ale to bardzo dużej ilości dróg tutaj w taki sposób, żeby po prostu połączyć górę z dołem jak największą ilością wszystkiego. Myślę, że tutaj jakby zrobić taki mościk. By nawet było całkiem spoko. Myślę, o, kurczę. Widzicie, jak to się w ogóle dziwnie układa. Na razie niech będzie coś takiego. Myślę, że jakoś to potem naprawię. Tak, o, coś takiego. Piękna po prostu droga, jak w Polsce. Jak w Polsce. To SimCity powinno być, jeśli chodzi o budowę dróg, jakimś, wiecie, wyznacznikiem dla Polski w niektórych miejscach. Zbyt duże nachylenie. No bez przesady. No. Jakby to ostry kąt. Powinno działać. Co to było? Boże, jaka droga. Nie, takiego czegoś nie chcemy. Dobra, ja to ogarnę pomiędzy odcinkami, myślę. Niech na razie taka droga w ogóle tutaj zostanie. Bo nie mam pomysłu, jak to dalej dokończyć. Może jakiś tutaj łuk się zrobi. Najbardziej by mi cieszyło, jakby się dało zrobić po prostu na dół. Aresztuj tyle przestępców, dobra. A patrol, dobra, mamy tutaj dosyć dużo przestępców. Umieść komisariat policji, dobra, to się komisariatem zajmiemy długo. Wszystko śmieci niemal pełne, tak. Z spiskiem też by się przydało w ogóle zająć. Jak widzicie, tutaj mamy same problemy w tym mieście, jak na razie. Może tam. O, tutaj będą, co prawda, chyba ludzie niezadowoleni z tego, ale. Musi być gdzieś strefa zwałki. Niestety. Tutaj wiecie. Potrzebujemy na razie miejsca na wyspisku, potem to będziemy spalać, i wyspisko będzie malutkie. Dobrze, czemu mamy taką dużą defraudację? Weźcie mi w ogóle, powiedzcie. Masakra po prostu. Dobra, zobaczmy jeszcze tutaj, czy ludzie są zadowoleni. Tutaj widzę. Czemu nie ma zysków? O, są zyski, dobra. A czemu w ogóle najwięcej tracimy? No mega wieży, ale... No mega wieża to mega wieża. Dobrze, z tego co ruszyliska widzę, dobija 23 minuta. Ogólnie mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Co do następnego odcinka, no to oczywiście widzimy się za 2 tygodnie, bo w przyszłym tygodniu rusza moja nowa seria ze Space Engineers. Oczywiście jeśli wszystko pójdzie dobrze i wszystko będzie dobrze działać, bo ostatnio gra trochę wariuje. W każdym razie, w następnych odcinkach SimCity zajmiemy się, myślę, tutaj ogarnięciem tej mega wieży. Myślę, że też ogarniemy problem tego prądu tutaj na... jak to się nazywa, tej dolnej części miasta. Myślę, że tutaj z wodą i ze ściekami nie powinno być większych problemów. Też zajmiemy się oczywiście w przyszłych odcinkach, bo nie wiem, czy się uda to w ogóle na następny, wyspiskiem śmieci. Myślę też, że zainwestujemy też wkrótce w jakieś komisariaty policji. Myślę, że policja będzie najbardziej odpowiednia, ponieważ tutaj jest bardzo, ale to bardzo dużo przestępczości. Tutaj mogę wam zaraz pokazać. Przestępców jest tutaj pełno. Że umieścimy to po prostu gdzieś o tutaj, na górnej części miasta. Ten komisariat myślę, że zmniejszymy po prostu i będzie git. W każdym razie, ludziska, jeśli wam się odcinek podobał, to zachęcam was do zostawienia łapki w górę. Jeśli chcecie być oczywiście na bieżąco, no to zapraszam was do subskrybowania mojego kanału. Tutaj będzie przycisk w lewym górnym rogu. W każdym razie, jeszcze raz dziękuję za uwagę, ludziska, do zobaczenia już za 2 tygodnie, a do tego czasu trzymajcie się i cześć!